Hej! W tym roku, planując długi weekend czerwcowy, stwierdziliśmy, że zwykły wyjazd to nie będzie to, co nas interesuje. Dlatego stwierdziliśmy, że pojedziemy ze skrajnego punktu Polski na południu, mieszczącego się w skrajnych Bieszczadach, aż do przylądku Rozewie na północy. Żeby było ciekawiej, wschód słońca obejrzymy na południu, a zachód na północy. Zobaczymy, czy nam się uda. Do zobaczenia na trasie. Hej! Godzina druga nad ranem. Wjechaliśmy w Bieszczady. Kierujemy się na skrajnie oddalony punkt Polski na południe. Mamy jeszcze 76 km. Powinniśmy zdążyć na czwartą na wschód słońca. Dotarliśmy właśnie na punkt widokowy 8 km za Mucznym, najdalej odsunięty kraniec Polski na południe, gdzie mogliśmy dojechać samochodem. Jak widać, słońce powoli wstaje, szykujemy śniadanie, a tutaj mamy widok na wschód słońca. Między drzewami może tak dobrze tego nie widać, ale jest całkiem przyjemnie. Godzina 4:57, jesteśmy po zachodzie słońca, wyruszyliśmy chwilkę temu na północ, jedziemy na przylądek Rozewie, miejmy nadzieję, że zdążymy zobaczyć dzisiaj zachód słońca na drugim krańcu Polski. Do zobaczenia. Witam, my już praktycznie finiszujemy. Jest godzina 17:40. Do celu zostało nam 13 minut, 13 km. Dopadła nas burza, ale jak widać już odchodzi w niepamięć, więc jest duża szansa, że jednak dzisiaj będzie również i zachód słońca nad Bałtykiem. Zobaczymy.